W sobotę w uroczystościach pogrzebowych zamordowanego prezydenta Gdańska, świętej pamięci Pawła Adamowicza udział wziął prezydent Suwałkesław Frankiewicz. Na ostatnie pożegnanie gdańskiego prezydenta przybyło ponad 300 włodarzy polskich miast. Byłem już na takim spotkaniu samorządowców, prezydentów, burmistrzów, którzy zebrali się w historycznej sali BHP w Stoczni Gdańskiej. Tam były wystąpienia, tam pożegnaliśmy naszego kolegę Pawła, no i później spod Europejskiego Centrum Solidarności, w tym takim marszu z Rzeszo, Mieszkańców Gdańska, z jego przyjaciółmi poszliśmy do Bazyliki Mariackiej. Tam była msza święta. Prezydent Rankiewicz pojechał tam z potrzeby serca i dla wyrażenia szacunku, jakim darzył prezydenta Adamowicza. Z tej racji, że znałem Pawła Adamowicza, dziewięć lat temu poznałem, jako jeszcze pamiętam, zastępca prezydenta, też miałem z nim kontakt. No i później nasze drogi przeplatały się przy różnych okazjach, jakichś konferencjach, spotkaniach, a to związek miast polskich, a to duże jakieś wydarzenia samorządowe. No i, i, i musiałem tam być, musiałem pożegnać prezydenta Gdańska. Szczególny to moment, szczególna tą chwila. No, i wszyscy odczuwamy głęboki taki żal, że człowiek bardzo sympatyczny, kochający swoje miasto, swoich mieszkańców, który przeszedł też swoją drogę, był przecież działaczem Solidarności w Gdańsku, to jest w kolebce Solidarności, i pracował, rozwijał swoje miasto i w taki nagły, Posób, pozbawiono mu go życia i w takiej jeszcze chwili właśnie, kiedy... Wielki finał Wielkiej świątecznej pomocy i on kwestował na ulicach swojego miasta, tak zresztą jak ja, większość samorządowców, prezentów miast tak samo funkcjonujemy, nie obawiamy się swoich mieszkańców, bierzemy udział w różnych uroczystościach, nie mamy żadnej ochrony, bo nie sposób funkcjonować i właściwie realizować swoją rolę, funkcję. Gdybyśmy odgrodzili się od mieszkańców, chyba nie o to chodzi. Atmosfera panująca w Gdańsku jest niezwykła, relacjonował nam dzisiaj Suwalski włodarz. Tysiące ludzi oddają hołd Pawłowi Adamowiczowi. Nie tylko w oknach mieszkań stoją znicze, na tarasach, balkonach powiewają flagi z herbem Gdańska i flagi narodowe. Pod tą zadumą jest jednak prawdziwy wulkan ludzkich emocji i siły, ocenia Czesław Frankiewicz.